Witamy Was na 8. edycji Rabka Festival, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Ja nazywam się Monika Rząca. A ja nazywam się Kasia Katarzyna Łakomik. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj nie przez przypadek, ponieważ 8. edycja mówi o korzeniach bardzo różnych. My jesteśmy pod przepięknym dębem w Parku Zdrojowym w Rabce. Ja jestem ubrana w stroju, który noszono około 100 lat temu. No właśnie, może coś opowiesz na ten temat. Dlaczego masz na sobie taki strój? Ach, Kasiu, ponieważ wczoraj skończyliśmy festiwal dawnej Rabki Czar i nie potrafię wyjść z tego klimatu, a że dzisiaj się widzimy i rozmawiamy o korzeniach i o wspaniałej książce, o której zaraz opowiesz, postanowiłam, że to może nam przybliży jeszcze bardziej właśnie klimat sprzed lat i poszukiwania swoich korzeni. Tak, myślę, że to był doskonały pomysł. Ja tutaj jestem faktycznie z książką. Z książką, którą napisała Gerda Reit. Jest to niemiecka autorka i jednocześnie ilustratorka książek dla dzieci, swoich książek, ale również innych. I jest to jej druga książka na polskim rynku, a pierwsza, Śmieci, najbardziej uciążliwy problem na świecie, otrzymała nagrodę i tytuł Mądra Książka Roku 2019. Więc to jest tutaj druga książka. Mam oryginalną książkę ze sobą, oryginalną niemiecką książkę. Natomiast tytuł polski będzie brzmiał Moja Wielka Rodzina. Tak. Kasiu, powiedz mi, jak to się stało, że właśnie ta książka jest na 8. edycji festiwalu? To bardzo ciekawe pytanie. Otóż książkę tłumaczyłam jeszcze w zimie, wydaje mi się, że w lutym. I krótko po niej dowiedziałam się na jednym z zebrań Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, którego członkinią jestem, że tegoroczny festiwal właśnie w Rabce będzie poświęcony korzeniom. Więc jak tylko o tym usłyszałam, stwierdziłam, że to doskonały pomysł, żeby wystąpić tutaj z książką, z tą książką. I zaczęłam przekonywać wydawcę. Wydawcą jest Baba Ryba, żeby udało się nam tę książkę wydać jeszcze przed festiwalem. Ponieważ doskonale się wiąże z tematem korzeni, przedstawia drzewa genealogiczne z różnych perspektyw, temat korzeni i pokoleń. Dlatego pomyślałam sobie, że jest po prostu doskonałe. Idealna. Mhm. To drzewo jest właśnie też takim nawiązaniem do tego ogromnego drzewa, które jest za nami, bo dawno tak temu, Kasiu, było tak, że mężczyzna musiał spłodzić dziecko, zasadzić właśnie dąb i wybudować dom. Więc jest to historia, która toczy się już od wielu, wielu pokoleń i my dzisiaj, oprócz tej książki, pokażemy Wam, jak można spróbować stworzyć własną historię, odszukać korzenie, te rodzinne, te pokoleniowe. Tak jest, tak, bo cała nasza rodzina to jest jeden wielki taki galimatias, wujki, ciocie, kuzyni, pradziadkowie, prababcie i często dzieci myślę, że mają taki mętlik, dokładnie jak to tutaj wygląda w głowie, kto jest kim dla kogo. Jak to wszystko rozgryźć, prawda? Jak to było z Twoim dzieckiem? Czy Twoje dziecko miało jakieś problemy? Ja myślę, że mimo, że ma 16 lat, to do tej pory czasami nie wie wszystkiego i miesza, myli osoby, postaci właśnie z naszej rodziny, sprzed pradziadków na przykład już nie zna. Mhm. I dlatego warto chyba zabawić się właśnie w takie poszukiwania. Tak, ja też tak myślę, ja też tak myślę. Szczerze mówiąc, nawet kilka tygodni jeszcze temu tłumaczyłam pewne koligacje rodzinne dla mojego syna, dlatego to się przydaje. Myślę, że warto pracować z dziećmi nad drzewem genealogicznym. To jest ważne. Często nawet mamy problemy z nazewnictwem i to się też regionalnie różni, prawda? Właśnie, Kasiu, a u Ciebie w rodzinie używa się określenia stryj czy stryjenka? No
Właśnie nie za bardzo. Względnie w pewnej części rodziny, z którą jestem bardziej związana, spotykam się z tą nazwą rzadziej, a w tej części rodziny, z którą jestem mniej związana, częściej. A jak jest u ciebie? U mnie jednak używa się, szczególnie jeszcze pokolenie mojego taty opowiadał właśnie o stryju, stryjence, więc wiem, co to oznacza, ale faktycznie wśród mojego pokolenia już znajomych mało kto używa właśnie takich określeń na członków swojej rodziny. Tak, ja myślę, że też to najmłodsze pokolenie też często nie będzie miało w ogóle pojęcia na ten temat, kto to taki stryj, prawda? Dokładnie, dlatego może tworząc własne drzewo, warto zapisywać takie słownictwo, które wydaje się już z minionej epoki, żeby je poszerzać. To jest festiwal literatury, słów, więc zachęcamy do tego, żeby właśnie studiować swoje korzenie i poszerzać wiedzę. Tak jest, zgadzam się. Jak najbardziej, jak najbardziej. A muszę powiedzieć, że nawet ja sama miałam problemy z niektórymi określeniami po polsku. Powiedz, jakie były trudności w przetłumaczeniu tej książki z języka niemieckiego? No, na przykład nie wiedziałam, że ktoś taki, kto po niemiecku, kogo po niemiecku nazywa się Urgroßtante, czyli tak jakby pracia, babcia, to po polsku praciocia. Aha. Także to była dla mnie niespodzianka. Musiałam się wgłębić w polskie drzewa genealogiczne i w nazewnictwo, żeby nic nie pomylić. Opowiesz nam jeszcze, co się dzieje dalej w tej historii? W tej historii tutaj, Na kolejnej stronie. na kolejnej stronie, tutaj są bardzo ciekawie przedstawieni nasi przodkowie, bo gdyby stanęli sobie w jednym rzędzie pokoleniami, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, to doszlibyśmy w końcu do praczłowieka. To popatrz, czyli No. wszyscy pochodzimy od praczłowieka. Tak jest, wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Rodziną. Dokładnie. Patrz, a te figurki mi tutaj coś przypominają. A wiem, o czym myślisz. O kamei, którą mam na Tak, szyi. To tak. kamea jeszcze mojej babci, ale faktycznie mogłaby to być postać z rodziny, której my już nie znamy, ale słyszeliśmy o niej. I faktycznie tutaj te sylwety postaci są bardzo podobne. A dlaczego nie ma tutaj zobrazowanych szczegółów? No, może nie za bardzo dużo wiemy o tej osobie. Może jest owiana jakąś tajemnicą. Albo wyklęta z rodziny. Wszystko możliwe. Wszystko możliwe. Fajnie by było zbadać historię rodziny. A tutaj o co chodzi? A tutaj chodzi o to, że nasi przodkowie coś nam zostawiają, coś po nich mamy. Czasami są to przedmioty. Zaraz będziemy rozmawiać o tych przedmiotach tutaj. To mogą być najróżniejsze przedmioty. Możemy po naszych przodkach dziedziczyć, czyli otrzymywać w spadku różne przedmioty, jak stare zabawki, różne sprzęty, dywany, meble. Czasami są to domy. Tak, to może się tutaj zatrzymamy, bo tutaj cała masa pięknych rzeczy jest przed nami. Piękna chusteczka. A chusteczka jest cudowna i teraz jak ubieram się właśnie na te lata sprzed 100-120 lat, to korzystam z niej. Później pokażę Wam, jak można wykorzystać, żeby przenieść właśnie takie pamiątki do stworzenia własnego drzewa. Co jeszcze możemy, Kasiu, dziedziczyć? No więc możemy dziedziczyć nie tylko przedmioty materialne, ale też cechy wyglądu oraz charakteru. Możemy dziedziczyć loki, wielkie stopy, wielkie nosy, ciemną skórę albo na przykład psujące się zęby. A powiedz Pięknie. mi jeszcze, Tak? bo ta książka kończy się bardzo ciekawie. My oczywiście nie będziemy zdradzać, ale siedząc tutaj w przepięknej scenerii, na łonie natury, myślę sobie o tym, że w obecnych czasach za dużo się likwiduje właśnie miejsc, gdzie są drzewa, które dają cień. Tak, dokładnie. To bardzo ważne. Autorka tutaj porusza ten temat ekologii, naszego związania z ziemią i robienia czegoś dla ziemi.
I troszeczkę odwraca perspektywę pokoleń, bo my, którzy teraz jesteśmy potomkami, jesteśmy również korzeniami i przodkami dla przyszłych pokoleń i musimy dbać o ziemię w ten sposób, żeby zostawić ją jak najpiękniejszą, żeby służyła jeszcze wielu, wielu, wielu pokoleniom. Żeby, kochani, wasze dzieci i wasze wnuki mogły siedzieć tak jak my pod pięknym, rozłożystym dębem. Tak jest. Dobrze, a teraz chciałybyśmy, względnie Monika chciałaby pokazać, w jaki sposób można stworzyć ciekawe, interesujące, takie troszeczkę inne drzewo genealogiczne. Dokładnie. Przyniosłam tutaj troszkę materiałów, które pomogą wam spróbować stworzyć swoje drzewo. Przesuniemy książeczkę może na skrzynię. Drzewo takie jako dokumentacja jest bardzo nudne, szczególnie myślę dla dzieci. Tutaj to jest połączone w ten sposób. I tu jest trochę historii mojej rodziny. Natomiast dla was będzie to bardzo nudna sprawa, bo są tutaj tylko właśnie linie, imiona, nazwiska, miejsca na przykład urodzenia, daty urodzenia, czasami podaje się też daty śmierci. Jest to taka łamigłówka zawiła. Jeśli ktoś z kolejnych pokoleń coś jeszcze wie, to tutaj są różne dopiski, zmiany, imiona dzieci danej pary, małżeństwa. Niesamowicie ciekawa sprawa, ale to myślę, że dla osób starszych. Wiesz, no to racja, to racja. Dużo osób się zajmuje. To jest w pewnym sensie takie nowoczesne hobby, prawda? Natomiast, sięganie do korzeni. Natomiast właśnie myślę, że troszeczkę może ciekawszą wersją będzie właśnie takie nawiązanie do drzewa. Ja tutaj przyniosłam pracę, którą zrobiłam dla mojego taty na jego 70. urodziny. I nie szukałam tutaj jakoś bardzo daleko, bo chodziło o uhonorowanie taty i jego drzewa, to jego po prostu już potomków. Więc tutaj jest tak właśnie zobrazowane kolorowo, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie mógł w ten sposób zrobić, a można zrobić to ciekawiej. Jak jeszcze ciekawiej? Tak. Można po prostu wykorzystać zdjęcia. Ja tutaj, słuchajcie, przyniosłam zdjęcia moich przodków. Nawet pani, której niestety akurat nie znam, ale myślę, że to było z podobnej epoki, w którą akurat strój jestem ubrana, ma podobne zaczesanie. I jest kilka fotografii, również dziecięca, rodzeństwo. Jest też wąsaty pan, który też był moim przodkiem. I co zrobiliśmy? Ponieważ takie zdjęcia to już jest naprawdę coś bardzo wartościowego dla rodziny i pamiątka niesamowita, to nie możemy wykorzystać takiego zdjęcia, ale możemy zrobić w obecnych czasach ksero. I proszę, zrobiłam tutaj takie ksera zdjęć i możemy je wykorzystać do tego, żeby zrobić własne drzewo. Przydadzą się nożyczki. I po prostu na takim właśnie ksero możemy już spokojnie sobie wyciąć i zamieścić w miejscu odpowiednim dla tego przodka czy przodkini. Możemy sobie na razie tak ogólnie na szybko wyciąć. Można to oczywiście na przykład odrysować od jakiegoś owalu. Można też zrobić z tego taki piękny medalion, prawda? Możemy też na przykład włożyć to w jakąś ramkę, czyli wyciąć sobie tutaj, narysować ołówkiem jakiś owal, na przykład spróbować go wyciąć i tutaj ozdobić, pokolorować, a zróbmy coś szybciutko, jakąkolwiek kredką. To będzie nasz medalion.
Może być jakiś ozdobny, można sobie, nie wiem, jeśli to na przykład będzie wasza babcia, która kochała truskawki, to możemy narysować małe truskaweczki. Tutaj mamy nawet, możemy podpatrywać. Tu można bardzo, bardzo dużo rzeczy dorysować. No i sobie wytniemy i później włożymy naszą mamę, babcię albo ciocię w taką ramkę. Ja teraz to zrobię tak trochę byle jak, ale chodzi o to, żebyście podpatrzyli. Jest, klej nie jest retro, ale posmarować klejem taką ramkę od spodu. Wystarczy w tych grubszych miejscach. Przyklejamy dookoła naszej babci, która kochała truskawki. Mhm. Teraz możemy sobie jeszcze to wyciąć raz, tak ja robię to na szybko, ale jeśli jeszcze nie umiecie pisać, to poprosicie właśnie rodziców na przykład do tego, żeby wam podpisali babcię, na przykład babcia Krysia pod spodem. I teraz można dalej sobie budować, wyciąć wujka, wyciąć dziadka. Można używać właśnie bardzo różnych kartoników, takich na stare, ale obiecałam wam też, na przykład powiedzmy, że wasza prababcia, macie po niej pamiątkę. No właśnie, bo czasami nie mamy takich pięknych zdjęć. I zamiast zdjęcia w miejscu po prababci można wykorzystać coś, co nam zostało materialnego po niej. Co robimy? Bierzemy taką kalkę. Ja się tutaj przestawię. Bierzemy sobie jakiś ołóweczek i fragment tej koronki. Kasiu, chyba książkę poproszę, żeby podłożyć. Ale położymy jeszcze papierek, żeby było nam tu twardo. Bierzemy sobie na przykład i mocno ołówkiem, żeby nie zniszczyć tej pięknej, cennej, pracochłonnej naszej pamiątki, to możemy ołóweczkiem przejechać po fragmencie takiej pamiątki, słuchajcie. Jeśli zrobimy to wystarczająco mocno, ale żeby nie uszkodzić, to później mamy, zobaczcie, ten wzór się nam odbija. I tak samo można właśnie wykorzystać, że sobie wycinamy teraz i w miejscu po naszej prababci, po której niestety nie zostały żadne zdjęcia, bo na przykład było to w czasie wojny i musieli bardzo szybko uciekać i nie ma zdjęć, nie zachowały się, to w miejscu naszej, tu jest nasza babcia Krysia, tak? A poniżej jest prababcia, na przykład Helena, to było takie imię. I w ten sposób można stworzyć swoje drzewo, ale oczywiście możemy też, i byłoby fajnie, teraz poszukamy tu jakiejś brązowej kredki. Zacząć oczywiście od tych korzeni. Narysować korzenie. Możemy tu podpatrywać, że ten dąb ma takie piękne, widoczne korzenie. Jeśli wiemy, że tam gdzieś naszym przodkiem był jakiś król Karol, no to możemy wpisać sobie na przykład król Karol. Tak? I połączyć to z korzeniem. A tutaj po naszej prababci Helence, ale ona będzie od strony na przykład waszej mamy, więc możemy ją zamieścić po drugiej stronie. I też przykleimy do naszego drzewa. Posmarujemy od spodu klejem. Tak. Tu jest nasza koronka, a tu jest nasza babcia. I słuchajcie, w ten sposób, mając różne pamiątki po swoich przodkach, nawet jeśli nie umiecie rysować portretów, twarzy, bo to nie jest taka łatwa sprawa, to można wykorzystać właśnie stare fotografie lub pamiątki, perełki. Są perełki. Znowu po jakiejś naszej przodkini, nie mamy jej zdjęcia, to rysujemy w miejscu właśnie naszej przodkini
perełki, kilka perełek i podpisujemy, jak się ta nasza pani, babcia lub prababcia nazywała. Tak więc zapraszamy serdecznie do zakupu tej książki. Bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że można doskonale pogłębić swoją wiedzę na temat rodziny, jeżeli będzie się czytało tą książeczkę z rodzicami. I myślę, że to jest doskonały pretekst, żeby wykonać takie drzewo genealogiczne, takie bardzo indywidualne, jak tutaj Monika zrobiła. Bo nie chodzi o to, żeby było idealne, tylko żeby to było coś naszego, indywidualnego, coś, co dotyczy naszej rodziny. Na przykład, opowiedz Moniko, co to za symbole tutaj? Tutaj jest rower, ponieważ mój brat od dzieciństwa kochał jeździć na rowerze, ma już ponad 40 lat i dalej jeździ. A koło siebie, jest to moje zdjęcie, jak byłam właśnie bardzo mała, narysowałam taką paletę malarską. Obok jeszcze koło stryja wiszą perły, taki naszyjnik jego małżonki. Więc naprawdę życzę Wam miłej zabawy, dobrej zabawy, poznawania swojej rodziny, historii i korzeni. I zapraszamy na 8. edycję Rabka Festiwalu do Rabki Zdrój.